Witam Państwa serdecznie z mojego biura, dość obszernego, ale zajętego przez masę książek i papierów. I z tego biura dzisiaj nagrywamy, a ja czytam fragmenty swoich wcześniejszych książek w ramach programu ministerialnego Kultura w sieci. Chciałem przypomnieć taki rozdział dotyczący, miałem taką obsesję, może mam ją nawet nadal, ale jej nie zrealizuję, dlatego że ludzie wierzą w Polsce, że można przyciągnąć uwagę zachodnich czytelników, widzów, opowiadając o polskiej historii, o tych wątkach męczeńskich i o tragicznych sytuacjach. Proszę Państwa, każdy naród ma swoje tragiczne sytuacje i swoje traumy. Jeżeli my zaczynamy opowiadać o swoich, to jesteśmy średnio słyszalni. Z Powstaniem Warszawskim jest tak na przykład, że każdy, kto się zabiera za pisanie o Powstaniu Warszawskim albo kręcenie filmu o Powstaniu Warszawskim, musi pokazać tą tragedię młodych ludzi i nawkładać tam możliwie dużo fikcyjnych, nieistniejących wątków, które by połączyły tamten los tych ludzi biednych, tragiczny, z przeżyciami współczesnej młodzieży. To jest niewykonalne i zawsze wychodzi z tego coś okropnego. Zawsze. Niestety tej maniery nie potrafimy się pozbyć i blokady są za duże, psychiczne. Ale ponieważ ja nie mam blokad żadnych w tym zakresie, mam za to inne, pomyślałem sobie, że dobrze by było opowiedzieć o Powstaniu Warszawskim poprzez tych ludzi, którzy to powstanie zamordowali, czyli przez Reinefarta, Dirlewangera i Kamińskiego. I taki rozdział napisałem. 7 maja 1979 roku na położonej u zachodnich wybrzeży Szlezwiku wysepce Sylt w małym miasteczku Westerland zmarł jego wieloletni burmistrz. Ten znany i szanowany człowiek posłał do Landtagu i pobierał najwyższą generalską emeryturę. Uchodził za bohatera, bo w 1945 roku Hitler skazał go na śmierć za odmowę obrony twierdzy Kostrzyń. Wyroku nie wykonano. Zmarły nazywał się Heinrich Friedrich Reinefarth. Podwładni mówili do niego Heinz. Jest on pierwszym z naszych bohaterów. Był rodowitym Wielkopolaninem. Urodził się w Gnieźnie 26 grudnia 1903 roku. Jego kariera w Waffen-SS to przykład wzorowej służby. Już jako podoficer otrzymał krzyż rycerski Orderu Żelaznego Krzyża za bohaterskie czyny, których dokonał w kampanii francuskiej. Awansował szybko, choć jego przełożeni skarżyli się, że zbyt spouwala się z żołnierzami i ten brak dystansu musi później nadrabiać brutalnością i przesadną surowością. 29 stycznia 1944 roku nasz bohater zostaje mianowany dowódcą SS i policji w swoim rodzinnym landzie w kraju Warty. Wartegau, dziś Wielkopolska. Podlega mu 16 kompanii poznańskich policjantów i SS-manów. Do Warszawy Heinz i jego żołnierze zostają skierowani zaraz po wybuchu powstania. 5 sierpnia uderzają na Wolę. W czasie walk na Woli Reinefarth przesłał do dowództwa raport, w którym znajduje się zdanie. Jeńców mamy więcej niż amunicji, żeby ich rozstrzelać. W historii powstania warszawskiego hasło Wola wywołuje jednoznaczne skojarzenia. Mordowanie bezbronnej ludności cywilnej, palenie żywych ludzi i rozstrzeliwania. Tym właśnie zajmował się tam późniejszy poseł do Landtagu, burmistrz miasteczka Westerland na wyspie Sylt. Po zwycięstwie na Woli Reinefarth i jego podwładni zostali skierowani na Starówkę. Bardzo prędko okazało się jednak, że funkcjonariusze policji z Poznania nie poradzą sobie z powstańcami na Starym Mieście. Postawa bojowa funkcjonariuszy w czasie natarcia pozostawiała wiele do życzenia. Każdy atak musiał być poprzedzony przygotowaniem artyleryjskim i salwami z miotaczy płomieni, a czasem nawet to nie przekonywało SS-manów Reinefartha do ataku z większą werwą. We wrześniu przeniesiono ich na Czerniaków i Powiśle, gdzie mogli znów oddawać się swoim ulubionym zajęciom – mordowaniu bezbronnych. Ich dowódca, mimo dobrej postawy osobistej, nigdy nie zdobył pełnego uznania zwierzchników. Nie był zawodowym oficerem. Do wojska trafił z poboru. Wcześniej odbył aplikację adwokacką. Nie był swój po prostu. Człowiek, którego skierowano na Starówkę jako podwładnego Reinefartha, zyskał tam samodzielność, sławę i sławę pogromcy polskich bandytów. Został on przez Himmlera dość entuzjastycznie określony jako fajny Szwab,
10-krotnie ranny. Trochę dziwny. Nazywał się Oskar Lillewanger i był zawodowym oficerem. Walczył we wszystkich tych miejscach, które wyznaczały dobrą pozycję oficera w armii hitlerowskiej. Był nad Somą, we Freikorpsach tłumiących ruch robotniczy w Zagłębiu Rury, strzelał do powstańców śląskich, do hiszpańskich republikanów. Rzeczywiście pochodził z południa, urodził się w Würzburgu 26 września 1895 roku. Przed wybuchem wojny prawie udało mu się zdobyć wyższe wykształcenie, ale został wydalony z Akademii Handlowej w Mannheim za udział w jakiejś bójce ulicznej. Oskar był dobrym znajomym Gottloba Bergera, jednego z bonzów SS. Dzięki niemu to właściwie był bezkarny. Niestraszne mu były konsekwencje bójek ulicznych. Wkrótce wstąpił na uniwersytet we Frankfurcie, by tam studiować nauki polityczne. Zdobył nawet dyplom, ale tam we Frankfurcie ujawniła się dziwna przypadłość Oskara, która spowodowała, że uczelnia odebrała mu dyplom. Oskarowi postawiono został zarzut napastowania nieletniej. Wytoczono mu w dodatku sprawę i o mało nie trafił do więzienia, a oprócz tego okazało się, że człowiek o takich skłonnościach nie może należeć do SS. Oskar Lillewanger został więc pozbawiony zaszczytnego tytułu członka tej organizacji. Od czegoż jednak ma się przyjaciół? Wysoko postawiony kolega Gottlob Berger załatwiał Oskarowi wyjazd do Hiszpanii. Tam nasz bohater walczy dziernie z czerwoną zarazą i dokonuje wielu bohaterskich czynów. W 1941 roku Berger i Himmler wpadają na pomysł utworzenia specjalnej jednostki SS złożonej z zamkniętych w obozach koncentracyjnych i więzieniach kłusowników. Dowódcą tych ludzi zostaje Oskar Lillewanger. Początkowo oddział składa się rzeczywiście z kłusowników, ale ich ilość była w niemieckich więzieniach ograniczona. Tak więc na miejsce poległych przyjmuje się zwykłych bandytów, podobnych Oskarowi zboczeńców, fałszerzy asygnat na wódkę, złodziei i w ogóle wszystkich, którzy nie chcieli siedzieć w Dachau i woleli swoją karę zamienić na pełne niebezpieczeństw, ale wesołe życie żołnierza. Klimat w oddziale jest może nieco średniowieczny, ale jak tu zapanować nad takim ludem? Tymi słowami podzielił się Himmler z pytającym go o Lillewangera oficerem. To, co Reichsführer nazywał eufemistycznie średniowiecznym klimatem, polegało na wprowadzeniu dyscypliny tak, jak ją rozumiał Oskar. Za defetyzm, czyli powątpiewanie w zwycięstwo śmierć na miejscu. Za ucieczkę żołnierza odpowiadał podoficer dowódca, który ginął natychmiast po stwierdzeniu takiej ucieczki. Za mniejsze przestępstwa 100 kijów lub zamknięcie w areszcie. Rolę tę spełniała przypominająca obszerną trumnę drewniana skrzynia, w której aresztant tkwił przez wiele dni bez możliwości poruszania się. Wyroki śmierci wykonywał sam dowódca oddziału. Pułk Lillewangera początkowo podlegał Reinhardtowi. Samodzielność Oskar uzyskał dopiero w czasie ataku na Starówkę. Jego ludzie zmasakrowali Stare Miasto. Oskar Lillewanger wydał tam rozkaz wymordowania 350 dzieci, które widząc SS-manów podniosły rączki do góry. Później wydzierał matkom dzieci z ramion i rzucał je w ogień. W czasie ataku jechał za swoimi żołnierzami czołgiem i strzelał do tych, którzy ruszali się niezbyt energicznie. Ulubionym dniem Oskara był czwartek. W czwartki zawsze zajmował się wieszaniem. Wieszał kogo popadło, Polaków lub Niemców, którzy mu się narazili. Po upadku powstania w oddziale Lillewangera było tylko 648 żołnierzy. Po uzupełnieniu skierowano ich do tłumienia powstania, które wybuchło na Słowacji, a po kolejnym zwycięstwie przeciwko regularnym oddziałom Armii Czerwonej. W czasie pierwszej nocy na froncie do Rosjan uciekło 460 żołnierzy Oskara. Za karę dowódca zastrzelił ich bezpośrednich przełożonych. Wszystkich. Erich von den Bach pisał, że w porównaniu z tym człowiekiem Oskar Lillewanger oznacza się pewną intelektualną finezją. Dowódca SS Rona znany jest pod dwoma imionami, Bronisław i Mieczysław. Najprawdopodobniej nazywał się Bronisław Kamiński. Urodził się w okolicach Witebska 16 czerwca 1899 roku. Podobno jego ojciec był Polakiem. Kamiński walczył w Armii Czerwonej na frontach wojny domowej, a potem studiował w Leningradzie. Za niezrozumienie ideałów głoszonych przez towarzysza Stalina został skazany na 10 lat obozu poprawczego. Po odbyciu części kary zesłano go do Łokciu, małej mieściny w środkowej Rosji. Był tam technologiem w miejscowej gorzelni. Tam doczekał wkroczenia wojsk niemieckich i rozpoczął swoją karierę renegata paranoika.
Początkowo wraz z jemu podobnymi założył coś w rodzaju faszystowskiej gminy rosyjskiej. Piastował stanowisko zastępcy burmistrza, a potem burmistrza. Z ochotników utworzył oddziały zajmujące się likwidacją sowieckiej partyzantki na zapleczu Wehrmachtu. W lipcu 1944 roku jego brygada o nazwie RONA, Ruskaya Oswobodityelnaya Narodnaya Armia, wcielona została do SS. W początkach sierpnia żołnierze Kamińskiego pojawili się na Ochocie. Byli to ludzie z biednych i zacofanych regionów ZSRR, byli czerwonoarmiści, zesłańcy i kryminaliści. Kiedy zobaczyli, jakie luksusy znajdują się w mieszkaniach Polaków, najpierw nie uwierzyli w ich istnienie, a potem uznali, że ich właściciele muszą słono zapłacić za to, że mogli żyć w takim dobrobycie. Czy w oto panyk rozkoszy nie wydumajut, rzekł jeden z szeregowców Kamińskiego, widząc w mieszkaniu na Ochocie klozet ze spłuczką ustawiony w osobnym pomieszczeniu, w którym na dodatek znajdowała się umywalka. Ewakuacja Ochoty to był nieprawdopodobny koszmar. Poprzez szpaler SS-manów z RONA szła cała ludność ze wszystkim, co udało im się wynieść z mieszkań. Żołnierze Kamińskiego wyciągali z tłumu kobiety, gwałcili je na oczach idących, a potem podrzynali im gardła i rozpruwali brzuchy. W takich warunkach ludność Ochoty transportowana była do obozu w Pruszkowie. Kamiński był bez przerwy pijany, jego podwładni także. Wygłaszał do nich długie, maniakalne przemowy o wielkiej faszystowskiej Rosji, której będzie przywódcą, jak tylko Hitler wygra wojnę. Nie panował zupełnie nad swoimi ludźmi, którzy potrafili pewnego dnia po pijanemu zgwałcić niemieckie dziewczęta z organizacji Kraft durch Freude. Brygada Kamińskiego określana była w raportach sztabowych jako pomyłka. Po zakończeniu walk w Warszawie dowódca operacji Erich von den Bach podjął decyzję o likwidacji Kamińskiego. Odwołano go do Łodzi, tam w ekspresowym tempie osądzono i rozstrzelano. Postscriptum. Wypada jeszcze powiedzieć słów kilka o dowódcy całej operacji przeciwko powstańcom. Erich von den Banzelewski, pomorzanin z Podbytowa, znalazł się w sali rozpraw na procesie norymberskim i razem z Reinhardtem byli świadkami. Po wojnie skazano go w Niemczech na więzienie. Nie za zbrodnie dokonane w Warszawie, ale za to, że w czasie Nocy Długich Noży on i jego ludzie zabili SS-mana. Jedynego SS-mana zabitego tamtej nocy. Von den Bach nie odsiedział ani dnia ze swojego wyroku. Nie zgłosił się do wykonania kary, a zachodnio niemieckiej policji nie chciało się dowieźć go do więzienia. Dziękuję Państwu bardzo.